Mariusz Olkiewicz, IndieCage.pl. Znajdujemy się w Shark Top Team w Łodzi, a jest z nami Karolina Owczar. Witam serdecznie. Dzień dobry, cześć. Słuchaj, no to najpierw co chciałbym się zapytać, to czy możemy już, coś już wiemy, kiedy ta walka, kiedy coś gdzieś, bo wiem, że bardzo chciałaś zrobić 3 walki w tym roku, a tutaj nam nadchodzi ten Londyn, gdzieś tam zostało 1,5 miesiąca niecałe, a dalej nic nie wiemy. No wiemy, że w tym okresie się dużo walk nie ogłasza, no ale to już parę nazwisk jest, wiadomo, że headlinerzy ogłoszali, żeby bilety już tam ruszyły tu i w Londynie, no, ale czy... Są chociaż jakieś rozmowy, czy chcesz, żeby to był ten Londyn, a potem te, no nie wiem, nieoficjalnie Gliwice, zostawmy to tak, nazwijmy to Gliwicami, czy ta ostatnia gala w roku, 52, jak to na ten moment wygląda? No ja cały czas podtrzymuję to, że ja chcę wystąpić 3 razy w tym roku, także jedna walka ze mną. No i żeby zrobić to, no to taki scenariusz byłby właściwie chyba tylko jeden, czyli właśnie zrobić Londyn, a później te Gliwice, o ile to będą Gliwice, więc jak najbardziej bardzo bym chciała tego scenariusza. Rozmowy trwają, na karcie walk parę jest jeszcze miejsc wolnych i nie ukrywam, że mam nadzieję, że to ja jedno zapełnię, ale no nie mogę nic nawet oficjalnie ogłosić, nawet jeżeli bym chciała i nawet jeżeli bym coś, bo po prostu nie wiem, bo to jeszcze nie jest nic podpisane, jeszcze nie jest nic klepnięte, ale miejmy nadzieję, że to będzie właśnie ten Londyn, a później, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, trzymam za to kciuki, to właśnie Gliwice, o ile to będą Gliwice. No tak, no bo nie wiemy, cały czas mówi się o tej 51. gala, cały czas to jest zagranica, nie zagranica. Już słyszałem wersję o Serbii, słyszałem wersję nawet o Chorwacji już, o Zagrzebiu, o jakimś nowym sadzie. Ja nie chcę tego Londynu w takim razie, bo ja na wakacjach nie byłam w tym roku żadnych. No ale to już październik, Chorwacja, Serbia, to może być jeszcze niezła pogoda. Jeszcze myślę, w ogóle tym chyba zawsze jest przyjemnie, w sensie nawet pooglądać widoki. Bo nie byłam ani tu, a o jednym i drugim słyszałam po prostu same fantastyczne rzeczy. Ja Chorwację 2 razy polecam, także naprawdę fajnie. Zresztą miałeś ekipę chyba, która w Chorwacji spędziła parę ładnych dni. Tak, więc codziennie Insta Stories. Ja już się czuję, jakbym tam była po tych ich urlopie tygodniowym. No. Były gdzieś tam jakieś tam na Instagramie, dopytywałem, nie pamiętam już, czy z mojego prywatnego profilu, czy z IndieCage'owego, a twojego menadżera, no czy cały czas rozumiem, utrzymujemy, że nie wiesz gdzie, ale wiesz z kim. Mam na myśli, że jakby Ola cały czas jest oczywiście aktualna i nie zamierzacie wy przynajmniej, że tak brzydko powiem, wymiksowywać się z tego pojedynku. Nie widzę powodu, dlaczego mielibyśmy się wymiksowywać z pojedynku. Ja ją cały czas oczywiście zapraszam do klatki. Ja 23 marca stałam zwarta i gotowa przed galą KSW i na nią... Przed halą w rękawicach jej szukałam. Nie, no jakby ja cały czas byłam do samego końca gotowa na Olę. Przypominam, ta zmiana była w ostatniej chwili i nie miałam ja z nią nic wspólnego. Nie jest tak, że ja pojechałam gdzieś tam i nasłałam kogoś na Olę, żeby ona tylko wypadła z tej walki. Nie, jak najbardziej chcę z nią walczyć. Czy to będzie na najbliższej gali, czy na następnej, to już jakby też nie ode mnie zależy, ale jak najbardziej ja cały czas to podtrzymuję, zapraszam i jak najbardziej. Tak. Mhm. No to, że rozumiem oczywiście, że gdyby, no bo wszyscy zawodniczki mają swoje różne plany i jeżeli na przykład wyskoczy walka szybko i Ola by nie chciała, ale ty, oczywiście ty walczyć chcesz i to nie chodzi o to, że musi być Zolo, tylko chcesz po prostu walki, bo tobie zależy na liczbie walk w tym roku, a nie na konkretnych rywalkach. No to też nie jest tak, że sobie wybieram rywalki. Były naciski. Były naciski, chciałam. Ola też dużo nieprzyjemnych słów padło w moją stronę, więc wnioskuję, że ona też chciała, więc ja spełniam marzenia ludzi. Jeżeli ktoś bardzo chce, to okej. Okay. I to nie, no jeżeli nie będzie, jeżeli na przykład, nie wiem, wymyślą włodarze, że w Londynie chcieliby, nie wiem, z kimś miejscowym na przykład, przepraszam, Martyna tam siedzi z boku, ale nie widziała. Jeżeli tak by sobie wymyślili, no to jasne i coś odleczy, to nie uciecze i na pewno z Olą się prędzej czy później spotkam w klatce. Jeżeli będzie to teraz, ekstra, no jasne, zróbmy to teraz i miejmy to po prostu z głowy. No trochę się dzieje. U was słyszałem tutaj od Łukasza, no jeszcze nie możemy zdradzać, ale plany rozwojowe, bardzo mocne, także się będzie działo grubo naprawdę. To od razu zapowiadamy, że naprawdę grubo. I kolejna kwestia, to o Anitę też bym chciał zapytać. No nie spodziewaliście się chyba, że tak to będzie wyglądało. Znaczy ja się spodziewałem, że będzie knockout, ale nie wiedziałem kto kogo po prostu tutaj ustrzeli, no bo Anita już nieraz pokazała już, że potrafi knockoutować, Ewelina jeszcze nie, no to właśnie miała okazję i ją wykorzystała. Jakie emocje w tobie były w tym momencie, jak zobaczyłaś to, co zobaczyłaś? Ja miałam w ogóle przyjemność pracować przy gali NBA Fight Night, ja byłam tam reporterką i na walkę samej Anity usiadłam sobie tam na stanowiskach centralnie dookoła klatki, tam powiedzmy na tych stanowiskach sędziowskich gdzieś obok, także no bliżej już się być nie dało i w ogóle
stałam. Może gdzieś... lepiej było bliżej nie być. No, ja bardzo pożałowałam tego, gdzie siedziałam. No nie ukrywam, że aż mi łezka poleciała, bo to był straszny widok i no, każda z nas wie, ile kosztuje wyrzeczeń przygotowania, ile kosztują i jaka to jest ciężka praca. I Anita, to jest naprawdę tytan pracy. Ja jeszcze czegoś takiego nie widziałam. U nas żaden chłopak, żadna chyba dziewczyna nie pracują tak ciężko jak ona. No ja w ogóle jakoś nie wiem, nie jestem zwolenniczką chyba zestawiania tak perspektywicznych zawodniczek zaraz ze sobą na początku kariery, bo było wiadomo, że któraś tę walkę przegra. Szczerze, ja nokautu tutaj się nie spodziewałam. Ja raczej się spodziewałam mocnej bitki i raczej decyzji na punkty. Jasne, że wierzyłam w Anitę, bo ona była w stanie wygrać tę walkę. To nie jest tak, że ona nie była tej walki w stanie wygrać. Ona się bardzo szybko otrząsnęła, już się świetnie czuje, wróciła do treningów, nie może jeszcze sparować, więc bardzo narzeka na to, już bardzo by chciała, ale no musi ten organizm do siebie dojść po tak ciężkim nokaucie. Szkoda, no ale Wylina to jest naprawdę, no jest potencjał, jest ogromna technika, jest moc, siła. No, ciekawa jestem, jak to dalej się wszystko rozwinie. Teraz chyba bardzo poważne starcie przed Karolina Wójcik. Chętnie obejrzę, zobaczymy, więc dalsza weryfikacja, fajnie, że nie boi się dużych wyzwań, super. No to jest taka walka, jak gdzieś na Twitterze o tym pisałem, były jakieś tam głosy sprzeciwu, no bo wymieniano Ole rolę w tym wszystkim, ale no w mojej opinii to jest walka o top numer 3, no bo numer pierwszy i drugi jest nie do ruszenia w żadną stronę na razie. Więc no, o numer 3 wśród słomek, jakbyś, no bo to jest mistrzyni, Karolina Wójcik jest mistrzynią, 5-1 chyba rekord, dobrze pamiętam, Ewelina dopiero 2-0, na dużo amatorskich tych semipro walk, znaczy dużo, no więcej niż tych zawodowych, więc jak ty oceniasz szansę Eweliny, czy będzie faworytką w twojej opinii, czy zupełnie nie, czy jednak odbije się od jakiegoś już wyższego poziomu? O nie uważam, żeby tutaj miała się odbić od tego poziomu, ale no jeszcze myślę, że z taką rywalką nie przyszło jej się mierzyć. Nie powiem, że oglądała wszystkie walki Karoliny, ale właśnie jak ogłosili te walki, sobie obejrzałam chyba ze dwie jej walki. Fajna stójkowiczka, na pewno się nie będzie bała tych wymian. Wydaje mi się, że może być trochę szybsza od Eweliny, ale zobaczymy. No myślę, że taka bardzo mocna weryfikacja dla Eweliny, zobaczymy. W takim razie o Karolinę, drugą Karolinę, bo trzy Karoliny w polskim MMA, najwięcej. O Karolinę Kowalkiewicz chciałbym zapytać, no bo dwie walki pod rząd, dwie walki nie poszły tak, jakby sobie tego życzyła z pewnością. Także jakie nastroje, bo rozmawiałem z Łukaszem Zaborowskim, no Karolina mówi, mentalnie jest wszystko okej, natomiast no, ona dziś przybąkiwała już o jakimś końcu kariery, może nie koniec kariery, nie wyliczała roku, w którym to zrobi, natomiast powiedziała, że raczej bliżej niż dalej dało się wnioskować z tego. Ale jak ty uważasz, czy dziewczyny bardzo dogoniły i Asię, i Karolinę, i tego, i po prostu winała się po prostu ta kategoria. I takie są fakty. I pytanie brzmi, czy Karolina jeszcze jest w stanie powalczyć o najwyższe cele w tej kategorii? I kategoria, i w ogóle MMA kobiet. Jakby no zobaczmy na te dziewczyny, które walczą. Ja nie wiem, czy z aktualną mistrzynią wagi 5-2 chciałabym wyjść kiedyś do klatki, szczerze powiedziawszy, po prostu to jest... To jakby zmieniło się w ogóle, nie wiem, kobiety walczące w tych sportach, tak? Jakby nie umniejszając im, bo to są jak najbardziej stuprocentowe kobiety i super, niech wygrywają i fajnie, że im tak idzie, ale to jest jakiś kosmos, porównując właśnie z tym, jak to kiedyś wyglądało na początku, gdzie Gina Carano na przykład sobie jeszcze gdzieś tam wiodła prymy w Muay Thai, czy później w MMA też sobie nieźle radziła. Tak teraz trochę to się pozmieniało, więc oblicze tego kobiecego MMA rzeczywiście wygląda inaczej. Karolina musi na pewno odpocząć sobie i to robi. To nie są moje wnioski, tylko jakby no to jakby to jest to, co ona mówi i tutaj się mówi. I ja nie podejmę już tutaj takiej opinii. Karolina dała nam tyle pięknych chwil, tyle fantastycznych zwycięstw i poza klatką. To jest tak fajny, tak dobry człowiek, że na pewno już to swoje zrobiła i nie musi już walczyć o te najwyższe trofea, bo ona już się naprawdę biła na tym najwyższym poziomie. Ale to tylko i wyłącznie jej decyzja. Tutaj się na pewno nie pokusza o żadne prognozowanie odnośnie jej przyszłości. No, Rose w niewiarygodnym stylu odebrała pas Asi, potem był rewanż, zakończony na punkty. Następnie Jessica Andrade zniszczyła ją. Zniszczyła, ale najpierw w ogóle według mnie ona nie miała tam podjazdu do Rose. To było niesamowite, jak ona ją trzymała. To była jedna z najlepszych rund w ogóle w wykopianiu kobiet, jakie widziałem. Mm-hmm.
ja w ogóle nie mogłam uwierzyć, jak bardzo zniwelowała po prostu umiejętności Andrea Shrowsley. Ta malutka, słodziutka, śliczna Rose, takie drobniutka kruszynka, a ta przypakowana Andrea po prostu nie miała w ogóle do niej podejścia, no, ale później skończyło się jak skończyło, to było też, ojej, kłasz, aż ciarki przychodzą, jak o tym pomyślę. Natomiast mówi się, wiele osób twierdzi, że Weili Zhang, która, jak wiele osób twierdzi, że w ogóle to jest mismatch i nie wiadomo, z jakim cudem się tam znalazła, no to jest bzdura, no bo oczywiście zgadzam się, że rankingowo być może, natomiast tam są same zwycięstwa, z tego co pamiętam, i parę osób twierdzi, że jest w stanie pokonać Jessica Andraji. Jak myślisz, jest szansa na to? Bo no, jakby wszyscy uważają, że to jednak nabicie rekordu dla Andraji po tym, co zrobiła z Rose. No ale pamiętajmy jednak, że ta pierwsza runda, o której wspomniałaś, była pod dyktando Rose, a Weili Zhang stójkę świetną również ma i cały czas się rozwija. Rozwija się, ale no jest Jessica teraz, tak, ma swój prime time i myślę, że nie wypuści tego za szybko. Poczuła, jak to jest być na szczycie, i to na pewno uzależnia to z tego, co przynajmniej obserwuję i z tego, co gdzieś czytam, to też jest tytan pracy i myślę, że ją te zwycięstwa jednak na tyle nakręciły, że no nie, za łatwo tego nie odda, więc jednak Jessica, myślę, że trochę pokróluje. Wiem, że nie będzie zupełnie obiektywna w tym typie, ale muszę o to zapytać. Marian Ziółkowski o pas. No, wydaje mi się, że ranga tego pasa do momentu gali się jednak zmieni na pas regularny, jednak wychodzi wszystko na to, że Mateusz Gamrot raczej zwakuje pas, czy wróci do KSW, tego nie wiemy, co zrobi dalej ze swoją karierą, też nie wiemy, no, ale na pewno będzie ta przerwa trwała dłużej niż krócej od KSW, także Mariusz Żukowski gdzieś kiedyś już po walce z Mateuszem Rebeckim wskazywany przy każdej walce. Już miał z Gracjanem przegrywać, miał z Szulim przegrywać, a tutaj nagle okazuje się, że może być mistrzem KSW, no ale przed nim Norman Park, który podjął współpracę z Jakubem Mauriczem, czyli już mamy w zasadzie gwarancję tego, że waga będzie zrobiona, no jeżeli oczywiście Norman będzie słuchał. To jest bonusem w AGC, tak. To już w ogóle. No i wymyślił, jakby jest królem trollingu w pewnym sensie, jadąc do klubu swoich, no można powiedzieć wrogów trochę, no bo Borysa i Mateusza i trenuje z ich byłym trenerem, no coś, genialne posunięcie taktyczne w mojej opinii, taki nawet 5-6-tygodniowy obóz, no ale nie będzie to najłatwiejsza walka w karierze Mariana na pewno, być może nawet najtrudniejsza. Jak oceniasz szansę? Ja jestem w ogóle przeogromną fanką takich zawodników jak Marian, czyli takich, którzy wychodzą i są tacy spokojni, tacy trochę ślamazarni, ale podniosą tę nogę i każde to kopnięcie wchodzi, wyprowadzą cios i tak nie wiadomo skąd, ale wyprowadzą ten cios i on każdy dochodzi do celu i każdy i kolejny i one są coraz takie bardziej destrukcyjne. Ja jestem po prostu fanką takich zawodników, którzy teoretycznie niby nic, ale sieją po prostu spustoszenie w tej klatce. I ja trochę, no mamy wspólnego menedżera, więc jakby ja się też z Arturem dość mocno przyjaźnię, więc jakby no gadamy dość regularnie. I ja z tego, co słyszę, to jest jakieś szaleństwo, no to, co Marian tam wyprawia na tych treningach. To jest obłęd. Norman? Okej, super. Tak, daj 55-45 dla Mariana, myślę, że jest to całkiem obiektywna ocena, bo bardzo ciężkie wyzwanie, ale Marian naprawdę, ja nie wiem, taki po prostu, no, taki profesor w tej klatce, naprawdę wszystko robi tak precyzyjnie. Z taką, to walka to nowa wersja Mariana. Nowa wersja Mariana i potrafi okopać nogę tak, że tam nikt nie może chodzić i potrafi świetnie podać, to jest świetny porterowiec i dobrze broni obaleń i tam zna zapasy teraz zasuwa i obala, także ja chętnie też obejrzę, mam nadzieję, że będę wtedy już w Fight Zone popijała piwo po swoim zwycięstwie i będę trzymała kciuki za Mariana, bo naprawdę to mogą być super fajerwerki, ale ja wskazuję na Mariana i to wcale tutaj nie chodzi o to, że się z nim przyjaźnie czy nie, bo zobaczymy, jaki to był po prostu progres z walki na walkę, więc ja nie wiem, co on jeszcze może pokazać w tej walce, ale wierzę, że będzie jeszcze lepiej. 13 września o godzinie 10 rozpoczyna się ważenie, także to będzie kluczowy moment w moim odczuciu, jeżeli ktoś chce stawiać pieniądze, to po 12 w piątek 13 września, bo to, czy Norman zrobi wagę, determinuje, a to moim zdaniem trochę determinuje, może determinować wynik tego pojedynku, jest to jednak bardzo ważne. I kolejna kwestia na koniec sama, no, też Team Shocker, więc ciebie zapytam, czy coś więcej o tym wiesz. Wiem, że z Michałem Bobrowskim macie dobre relacje. No ale jakiś dziwny Facebook ostatnio u Michała, dziwne jakieś informacje, dziwne jakieś oświadczenia, nie do końca zrozumiałe dla nas. No wiem, że sam menadżer też częścią tych rzeczy jest zaskoczony. Czy ty coś wiesz więcej, jakbyś to też skomentowała? No bo jesteśmy mocno zaskoczeni, no wszystkim tak naprawdę, co się teraz wokół Michała dzieje, no bo miał być szturm
miał zdobywać najwyższe laury, pasy, miał być Babilon, miał być UFC, a nagle dowiadujemy się, że on chce się skupić na trenerce i kończy czy zawiesza tymczasowo rękawice. Niestety, wiem tyle co z Facebooka. Nie miałam okazji porozmawiać ani z samym Michałem, ani z nikim, także nie wiem, szkoda, wielka szkoda. Może coś tam się na chwilę odkleiło, może się z powrotem przyklei, także trzymam kciuki, no bo to też jakby no, świetny zawodnik i świetny człowiek. Nie wiem, nie, naprawdę nie wiem absolutnie nic w tej kwestii. Dobrze, i na koniec chciałbym Cię jeszcze zapytać, bo Artur mówi, no Akop w Tańcu z Gwiazdami. Róża mówi, że to nie koniec. Coś, jakiś kolejny może Twój serial albo reality show? Coś? Obecnie nie. Obecnie skupiłam się na treningach. Fajnie, bo się ruszyło z powrotem serialowo, bo jakby serial, w którym miałam przyjemność grać znaki, wcześniej był pokazywany tylko na antenie AXN, która no nie jest tak popularną aż anteną. Teraz Polsat wykupił prawa i leciało to chyba w poniedziałki o godzinie 20, czyli bardzo dobry czas na otwartym Polsacie. Także z powrotem gdzieś tam się ruszyło serialowo. Nie ukrywam, no też pojawiają się jakieś propozycje, też nie biorę jakby wszystkiego, no bo ja mam co robić, jestem dość zalatanym człowiekiem, szczególnie jak już teraz trenuję 2 razy dziennie i nie odpuszczam nic, właśnie powinniśmy w nadziei na Londyn, to też po prostu nie przyjmuję wszystkich rzeczy, ale po walce jak najbardziej chętnie, bo to była fajna, naprawdę te serialowe przygody to były tak fajne rzeczy. Ja tak to dobrze wspominam, że bardzo chętnie jeszcze kiedyś. To teraz na koniec powiedz, Akop pierwszy odpadnie czy wygra? Akop świetnie tańczy. A, no właśnie, może to się Akop był tańczy, Akop świetnie tańczy. Akop, nie chcę skłamać, ale Akop ma przeszłość taneczną. Jakby, naprawdę? Tak, i on potrafi tańczyć. Więc ja tutaj naprawdę myślę, że to może dojść wysoko. Czy może ty masz jakieś przecieki, bo my nie wiemy, ale kto będzie partnerką Akopa, bo wiemy, że to też ma znaczenie. Wiesz co, rozmawiałam z Akopem 3 dni temu, bo... Jeżeli moja waga będzie dobra, to teraz ze sprawą Akopa, bo podjął się nowego wyzwania, czyli prowadzenia, nie wiem, czy powinnam o tym mówić, mam nadzieję, że mnie nie zabije, prowadzenia też dziewczyny do walki, no bo nigdy tego nie robił, bo prowadził tam kilku chłopaków, ale dziewczyny jednak do zawodów w bikini to jest coś innego. Także jesteśmy teraz w dość stałym kontakcie, zawsze byliśmy. I jeszcze sam nie wiedział do końca. Uściśle, czy ja dobrze zrozumiałem. Akop będzie trenerem, przygotował do walki zawodniczkę. Mnie? Dietetycznie. Myślałem, że już pozjadał tyle rozmów, że wszystko Daniela się nauczył i już sam trenował. Nie, absolutnie nie, ale no tutaj na pewno wiedzy dietetyczno-suplementacyjnej nikt mu odmówić nie może. Zna się na rzeczy, sam trenuje sporty walki, czy się komuś to podoba, czy nie, ale tak trenuje, więc wie, na czym to polega. Ale nie znam partnerki jeszcze i myślę, że to już na dniach, bo oni już tam chyba zaczynają jakieś pierwsze przymiarki i tak dalej, więc podejrzewam, że to już na dniach wypłynie informacja. Będziesz na publiczności w pierwszym odcinku? Nie pomyślałam, to był to bardzo dobry pomysł. Bardzo chętnie się przejdę, będę trzymała i będę wysyłała tam po cichu SMS-y. Akop jest naprawdę świetnym człowiekiem i po prostu ta fala hejtu czasami to jest chore. Niech ludzie się zajmą sobie, w ogóle hejterzy to jest zło. A nie podoba Ci się ta akcja? Bo mi się podoba na przykład osobiście ta akcja Sprite'a w imię zasady zło dobrem zwycięża i I love you hater, hashtag. Nie widziałam. Telewizję oglądasz. Nie. Tylko znaki na XN. Tak, tak. Nie, już nawet tego też nie oglądam. Nie widziałam, zobaczę. Zobaczę, ale ja jestem za każdą kampanią przeciwko nienawiści, hejtowi i tak dalej. Bo to zło, naprawdę. Skrajna nienawiść to największe zło tego świata i powinno być eliminowane. No dobrze, w takim razie tak zakończymy ten wywiad. Oczywiście trzymam kciuki, aby konkretnie w Londynie twoja walka i Oli się odbyła, bo ja bardzo wszystkie walki kobiece, obiecałem Maszuli między Polkami mnie jakoś tam interesuje. Ja wiem, że wy byście wolały walczyć z zagranicznymi zawodniczkami, ale wiem, że tutaj jest parę słów trzeba wyjaśnić, parę rzeczy, także ja czekam na ten pojedynek, obyś stoczyła jak najwięcej walk. Życzę oczywiście też zdrowia, wypoczynku po walce, jeżeli się potwierdzi, odpoczynku, wakacji. Dziękuję bardzo, poświęcony czas, jak zwykle przyjemność. Ja bardzo dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję. Dzięki.